Wyniki wyborów już są. Niestety, nie chciałbym być złym prorokiem, aczkolwiek wydaje mi się, że bardzo prawdopodobną sytuacją będzie sytuacja, kiedy to będziemy na wiosnę szli na kolejne wybory parlamentarne. Skąd taki wniosek? Czy wyobrażacie sobie, że Prawo i Sprawiedliwość, mimo że wygrało wybory, będzie w stanie stworzyć rząd, który będzie miał rację bytu? Nie sądzę. Czy uważacie, że opozycja, czyli te cztery ugrupowania, które wchodzą do Sejmu, będzie w stanie się dogadać? Również nie sądzę. Weźmy pod uwagę to, że w sumie w opozycję wchodzi około 9 partii. Praktycznie między każdą partią są różnice. W niektórych przypadkach są to skrajności. Na przykład Hołownia mówi, że zlikwidować trzeba wszystkie dodatki, wszystkie socjale, żadnego rozdawnictwa. A Tusk, dajmy 1000 studentom, 800 plus, świetna sprawa. Jak oni się potrafią dogadać w takiej sytuacji? Ja nie widzę perspektywy na coś takiego. Albo jeden okłamie swoich wyborców, albo drugi okłamie swoich wyborców. Tak więc na takiej podstawie uważam, że niedługo będziemy szli do ponownych wyborów. Chyba że będą trzymać na siłę swoje stołki, bo wynik mają rzeczywiście, jeżeli chodzi o opozycję, historyczny. Pozdrawiam.